zombie. Jakieś światełkawi w oczach. No cóż. Witajcie, kochani, z tej strony Michał Duński. Ponownie. A to jest kolejny odcinek z Zombie Ops. No tak. Jak zapewne zauważyliście, nie było mnie, jednak zrobiłem sobie tą nieoczekiwaną przerwę, ale oto jest dokończenie, bo nie było mnie prawie cały listopad, ale w ostatnią niedzielę tego miesiąca nie pozwolę sobie na taką ignorancję. Więc oto wrzucam czwarty już odcinek z gry Zombie Ops. I tym razem ostatni. Ja ci się napiszę po niemiecku. Bo zamierzam dokończyć kampanię. Zostały nam tylko 3 misje. Więc nie zwlekajmy i ruszajmy do roboty. Staram się być tak wyraźnie, jak tylko mogę. Jedenaście zombiaków. Ile ja mam tutaj tych ikonek napchanych? Mój Boże! Oho, tam idą. Wiedziałem. O nie, idą do mnie. Było blisko. Nagrywa mi się? Tak, nagrywa. Dwanaście zombiaków.
Jak mnie wykiwali. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście podczas tamtego Halloweena. Mam nadzieję. Trafię. Nie. O rany, poważnie. O nie. Nie ma za co. No i jeszcze grand... No i jeszcze grand... No i w końcu grand finale. Udało mi się... Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku dojść do 27 zadanka. A teraz czas na dokończenie tego, co zacząłem. No tak, koniec nie może być zawsze. Koniec zawsze musi być najtrudniejszy. Nie. Otoczyli mnie! To nie będzie łatwe zadanie. You
są te super szybkie zombie? Nie no, nie do... Nie no, w takim razie czeka mnie podwójne starcie. Przecież to jest ostatnia misja! Ukończ 30. Najpierw ukończ 30. misję kampanii. Chyba będzie trzeba zwiększyć damage kilkukrotnie. No, chętnie skorzystam kiedyś tam.
No dobra, już jestem, kochani. Mamy więc tak, 20 zombie, z których kilku, tak, kilku, bo chyba 5 stanowi kolosy. Chyba coś mi się zdaje, że poziom trudności wywalił poza skalę. Tak, o to chodzi. Zombiaci... Zombiaci chodzący... One chodzą z tej samej strony. Okej, było dobrze, tylko dlaczego te zombie, dlaczego te kolosalne zombiaki nie mogą nadchodzić na przykład z daleka, o stamtąd, kiedy ja tymczasem zatłuczę innych, tych mniej silnych, bo za chwilę ja stchórzę i zgaduję, że prawdopodobnie bardzo niewielu osobom, ale to bardzo mało, wielu nie udało się tego tytułu kończyć. I ja chyba będę należeć do tej większości, co sobie nie poradziła. A dlaczego? Bo no właśnie. Można mi było dać możliwości poruszania się na luzaku po tym terenie.
No dobra, wymiękłem. Proszę państwa, kampania ukończona. Szkoda tylko, że zastosowałem poziom... Szkoda tylko, że ostatni poziom okazał się być tak samo trudny jak niektóre z wcześniejszych. Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć, moi drodzy alchemicy? Z Alchemists Apps? Że... To nie jest gra dla casuali, którym trochę jestem? Albo nie? Chcecie... Upchaliście tutaj tyle mikropłatności, że... Albo nie, po prostu chcecie, aby sobie wspomógł gracz mikropłatnością, sposobem mikropłatnościowym, by poradzić sobie z tymi wszystkimi, 20 zombiakami, z których kilka, a mówiąc kilku, mam na myśli 5-6 tych kolosalnych. Kilka kolosalnych, a mówiąc kilka mam na myśli pięć lub sześć, nie liczyłem dokładnie, ale widziałem na oko. I oczekujecie, że wyda cały hajs oraz swój własny na to, aby sobie z tymi pokrakami poradził. Nie. W zamian za to przejdę do O. Chyba sobie żartujesz. Ostatniej z tych trzech misji specjalnych. Ale najpierw muszę sobie kupić ulepszenie magazynkowe. No dobra, jestem z powrotem i... Teraz kupujemy ten magazynek, skoro zdobyłem pieniądze. Musi on wynosić równe 6. Przepraszam. Uff, no dobra. Zgodnie z wyczekiwaniami jest tak jak chcieli ci twórcy. Pewnie tym razem będą 3 kolasy. Kolosy. Kolasy, powiedziałem. Widziałem. Co? Cholera.
Czy to ma być jakiś żart? To ma być jakiś żart, nie ukończę tej... Nie. Niech mnie ktoś pocieszy w komentarzach. I w ten oto właśnie sposób zakończyliśmy przełęcz zombiaków zwaną Zombie Ops. Niestety ostatnich rozdziałów zmagań z tymi zombiakami nie udało mi się ukończyć. Udało mi się wytrwać, ponieważ ci nachodzili nam nie z każdej możliwej strony. Albo też ja nie zdążyłem ich załatwić w porę. Mam nadzieję, że się tam wam cykl spodobał, a ja w końcu spadam do innej gry. Trzymajcie się więc i do usłyszenia. Mam nadzieję, że w kolejnej grze już wygram, już moja wygrana będzie pewna.